Witam Państwa z Opolskiego Ogrodu Zoologicznego, gdzie mamy dobre wieści, bo już lada moment będzie można oglądać kolejne dzikie koty. Jesteśmy przy wybiegu szykowanym dla jaguarów. Już przyjechała do Opola jaguarzyca, półtoraroczna Jana z Danii. Przyjechała przepiękna, czarna, dzika kocica. Kiedy będzie można ją oglądać i czy będzie plan, żeby oczywiście Jana miała chłopaka? Paka, jak to wygląda, proszę nam powiedzieć, bo to jest kolejny element odtwarzania kolekcji, nazwijmy to, dzikich kotów u nas w ogrodzie. Jana przyjechała do nas zupełnie niedawno i jest na etapie zaklimatyzowania się do naszych tutaj warunków ogrodowych. Jest niezwykle interesującym kotem, ponieważ jest spokojna, stonowana i współpracuje z pracownikami. W tej chwili już prowadzone są treningi, takie jak na innych dużych kotach. Także podawane jest jej także kawałki jedzenia z takich specjalnych patyczków i zaczyna reagować na polecenia pielęgniarzy. Natomiast zrobi się nieco cieplej, ponieważ to jest kot z takiej strefy tropikalnej, to wtedy będzie wypuszczana na wybieg i będzie można ją tutaj już oglądać. W tej chwili jeszcze na razie jest na to za zimno. Natomiast oczywiście w tej chwili jest sama, ale naszym celem jest stworzenie pary jaguarów w naszym ogrodzie i czekamy na rekomendację komisji, która przyznaje zwierzęta i czekamy po prostu na koordynację. Wtedy dowiemy się, jaki samiec przyjdzie do naszego ogrodu. Jana jest jaguarem czarnym, natomiast jest to forma melanistyczna występująca w naturalnym środowisku, ale częściej spotykane są jaguary centkowane i do takich jesteśmy bardziej przyzwyczajeni i być może samiec właśnie w takiej barwie futra będzie. Proszę powiedzieć, no bo Jana przyjechała z Danii, mamy tygrysicę z Czech, no więc Uma szybko się nauczyła polskiego, a jak tutaj komunikacja z Janą? Komunikacja z kotami polega nie tylko na słowach i na rozumieniu słów, ale także na pewnych ruchach. To jest taka mowa ciała, którą muszą poznać i pielęgniarze, jeżeli chodzi o kota i kody, jeśli chodzi o obsługę. I myślę, że na tym etapie, na którym w tej chwili jesteśmy, doskonale się już nawzajem rozumieją. Czyli jaguary występują w formie centkowanej i czarnej. I potem jakie potencjalnie byłyby dzieci, to właściwie nie wiemy. Trudno przewidzieć. Właściwie możemy założyć, że przy parze, która jest, gdzie jedno z rodziców jest czarne, a drugie w centki, że wystąpią także melanistyczne formy wśród dzieci. Zwierzęta dzikie w ogóle zazwyczaj żyją dłużej w ogrodach zoologicznych niż w naturze. I mieliśmy borę, która żyła ponad 20 lat, czyli bardzo długo. Jurado, jej partner, także dożył dosyć sędziwego wieku, żył kilkanaście lat. Także mamy nadzieję, że stwarzamy tutaj odpowiednie warunki dla życia jaguarów i że ta para, która tutaj się nam pojawi już niedługo, także długo będzie nas cieszyć swoją obecnością. Natomiast ja tylko chciałam jeszcze powiedzieć, że jaguary, które mieliśmy poprzednio, Bora i Jurado, rozmnożyły się u nas i mieliśmy okazję obserwowania tutaj, jak wspaniale Bora odchowywała swoje młode. I jeszcze jedna taka rzecz, taka ciekawostka, bo jaguary są obok tygrysów jedynymi kotami, które chętnie się kąpią, doskonale pływają i polują w wodzie. I właśnie gdy mieliśmy małe jaguary w 2004 roku, to można było obserwować je nurkujące w naszym basenie na dużym wybiegu. No właśnie, bo te koty mamy już ich trochę. Mamy lwy, tygrysy, gepardy, pantery śnieżne. Teraz są jaguary. Które z nich są najbardziej dzikie? Bo one się różnią też bardzo charakterologicznie. Mówi się, że lwy to są trochę jak domowe koty, bo najłatwiej je nauczyć i przekupić jedzenie. Tygrysy są chyba najbardziej drapieżne z nich, a jak wygląda tutaj w tym rankingu jaguar? Podobno jaguara w ogóle nie można oswoić, dlatego nie występują jaguary, na przykład nie występowały dawniej jaguary w cyrkach, ponieważ są nieprzewidywalne. Jednak lwy i tygrysy można było trenować i pracować z nimi. Natomiast jeżeli chodzi o jaguary, chyba rzeczywiście są jednymi z najbardziej niebezpiecznych kotów. Najbardziej niebezpiecznych, ale też jednymi z najbardziej pięknych kotów. Jana jest przepiękna, czarna, śnieżno-białe zęby, bardzo powłóczyste spojrzenie, które na pewno doceni partner, który tutaj przyjedzie. Temu mocno kibicujemy, bo jeszcze nie wiemy kiedy, ale czekamy do wiosny, żeby można było już piękną jaguarzycę oglądać tutaj w ogrodzie zoologicznym w Opolu na otwartym wybiegu, do czego serdecznie zapraszamy.